Na pogrzebie Mariusza Koziarskiego byli prawie wszyscy z jego oddziału. Nie ma tylko młodego Padiego, bo jak wiesz, dźwigał ciężką tarczę, noga go trochę boli. Ale obiecał i kazał ci przekazać, że za rok przybiegnie z Wrocławia do Oleśnicy, żeby zapalić ci świeczkę. Od tamtego dnia Padi leży w szpitalu. Przypomnijmy, że w Wiszni Małej podczas strzelaniny, kiedy bandyci napadli na bankomat, zginął policjant z oddziału specjalnego Mariusz Koziarski, a trzy inni zostali ranni. Pierwszy z nich posiada ranę postrzałową w okolicach biodra, jest hospitalizowany, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi z funkcjonariuszy posiada ranę postrzałową dłoni, on również jest pod opieką lekarzy. I również tutaj nie zdefiniowano zagrożenia zdrowia. Trzeci z policjantów posiada obrażenia uda. On po zaopatrzeniu medycznym został zwolniony do miejsca zamieszkania. Na pogrzebie Koziego jego koledzy prosili o modlitwę za niego i tych, którzy w nocy z soboty na niedzielę 3 grudnia narażali życie w starciu z bandytami. I proszę bardzo o modlitwę za Koziego, za wszystkich antyterrorystów, i przede wszystkim za młodego Padiego, bo w poniedziałek ma operację. Teraz Padi potrzebuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Dolnośląska policja zorganizowała zbiórkę pieniędzy na leczenie Mateusza, który od czasu strzelaniny w Wiszni Małej leży w szpitalu. Na stronie Związku Zawodowego Dolnośląskich Policjantów podane jest konto z dopiskiem dla Mateusza, na które można wpłacać pieniądze. Dla Echo24 Monika Suder.